Dażbur. Witam w naszym sklepie nowo otwartym, który znajduje się w Spytkowicach, koło Rabki, przy trasie przy Siódemce. Nie jest problemem, żeby go przeoczyć, bo znajduje się przy samej trasie. Sklep nazywa się Bur. Istniejemy na rynku już około 30 lat. Jesteśmy teraz w sklepie myśliwskim, pięknym sklepie myśliwskim. To jest moja forma podziękowania, ponieważ firma, którą prezentuję, postanowiła ufundować nagrody na nasze trzecie bieszczadzkie spotkania łowieckie. Sami nie mogą być, ja jak zapraszałem firmę, nie mogą być na naszym spotkaniu, ale tutaj szef na wczorajszym polowaniu, spotkaliśmy się na wczorajszym polowaniu hubertowskim, postanowił ufundować nagrody dla uczestników naszego spotkania. To są cenne nagrody, więc w formie podziękowania ja też prezentuję ten sklep. Zawsze zastrzegam, że niczego nie reklamuję w swoich programach, ale dziękuję. To jest moja, jeszcze raz powtarzam, to jest moja forma podziękowania za prezenty, znaczy za nagrody, które sklep tutaj funduje. Ja bym chciał jeszcze, żeby kolega powiedział, od ilu lat poluje, bo na ten temat żeśmy w ogóle nie mówili. Ja poluję od 80 roku. Praktycznie z myśliwstwem związany jestem w latach już 1977-78, a uprawnienia od 80 roku. Przeszło 40 lat. Pokażę po prostu nasze nagrody, takie skromne. No może pierwszą, myślę, że to będzie przydatna rzecz dla myśliwego. Futerał na broń. Kolejną nagrodą, którą chcielibyśmy przekazać, jest plecak marki Pinewood. Świetna aluminiowa konstrukcja, nieprzemakalny materiał, 35 litrów. Siedzisko na zbiorówki, znakomity pomysł. Zapraszam do kolejnej nagrody. Myślimy, że bardzo przydatna rzecz na mrozy, dla Dian. Jeszcze nie tak dawno tutaj spotkaliśmy się z dyrektorem hotelu, z Witkiem Nogajem. Jesteśmy na Zaporze w Myczkowcach. Chciałem Was bardzo serdecznie przywitać na trzecim bieszczadzkim spotkaniu łowieckim. Przyjechaliśmy wczoraj wieczorem, tak trochę nieformalnie, żeśmy porozmawiali, ale dzisiaj to już się rozpoczyna takie prawdziwe spotkanie już z gośćmi, z naszymi widzami, także całą relację postaram się pokazać, fragmenty relacji staram się pokazać. Program myślę, że będzie ciekawy. Pogoda dopisuje, a teraz mamy w tle tutaj dwójkę naszych uczestników. Koleżanka, która jest na stażu, czeka na kurs, oczywiście pies myśliwski, też posokowiec. Pogoda jest przepiękna, nie może być lepsze. Jak myśmy tu mieli w 2019 roku spotkanie w marcu, było strasznie zimno i lało. Teraz jest przepięknie, jest dzisiaj 12 listopad. Dażbur. Nazywam się Katarzyna Flisowska, jestem stażystką w Kole Jeleń w Będzinie. Już na wiosnę będę na kursie i podejdę do egzaminu. Jesteśmy tutaj na tych spotkaniach, żeby się czegoś dowiedzieć więcej niż książki, niż internet. Jak się bywa z ludźmi, przebywa, wtedy coś można więcej. Jestem tutaj z psem, posukowcem, którego sama gdzieś tam trenuję. Robimy mu też ścieżki. Pasją zaraził mnie już kiedyś tam mój dziadek. Teraz tutaj mam możliwość ze szwagrem, z męża bratem gdzieś tam obcować i gdzieś to wszystko poznawać. Mąż mnie wspiera w tym wszystkim, dlatego też tu jesteśmy razem. Druga nasza pasja to jest wędkarstwo, także wszystko w jednym miejscu i czasie. Witamy na tej części biesiadnej już naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze chciałbym oddać głos szefowi kuchni, czyli Witkowi Nogajowi, bo Wiciu poprowadzi tą część kulinarną i chcę, żeby opowiedział o tym. Witam jeszcze raz serdecznie. To, co widzieliście kiedyś Państwo w tych filmach Tadeusza,
Tutaj postaram się w jakimś takim małym skrócie powiedzieć o tym, co robię. Tak jak powiedziałem, ten nasz tytuł tego spotkania, co las nam dał, co bór nam dał, więc ja staram się jakoś tak przynajmniej w małej części wykorzystać to, co ten bór właśnie daje. Zaczynamy część kulinarną, biesiadę, będzie z czystym dzikiem. Tutaj nasi przyjaciele dzielą dzieczyzną. Dobrze, na razie tylko rozłatwiłem tą małą kolejkę i już ja zaraz przyjdę do tego. Proszę bardzo. Biciu, co kuchnia wydaje? Kuchnia wydaje w tej chwili dzik. Dzik ten właśnie, który jest podarowany tutaj od kolegów. Tadeusz dołoży, którzy to koledzy, ale zobaczcie co to jest tutaj, mięciutki, kruchy, właśnie z tymi dodatkami, proszę bardzo, tu już o. Do tego jest kasza. Do tego jest kasza, do tego jest sos, do tego sos. Dobrze, tak, Marcin nic więcej nie bierze, bo jest znaczy tylko jest weganem, tak? Ja się brzydzę tych wszystkich mięs, co wy mordujecie, zabijacie, ale ja nie mogę patrzeć, nie mogę. Zapraszamy. Zaczynamy pokazy wyszkolenia psa. Jesteśmy nad jeziorem Myczkowieckim. Tam piękne serce, które kiedyś pokazywałem. Podobno zrobione przez męża dla ukochanej żony, która zmarła. Takie upamiętnienie jej. I tutaj nasi goście, przyjaciele, koledzy. Zaraz Marcin będzie tłumaczy wszystko ze śmiechem, z humorem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moje doświadczenia z wyżłami i o pracę z wyżłami, są wiele osób, tutaj pewnie ma psy i pracuje z psami. Tak jak ja to widzę z punktu, z takiego mojego wieloletniego doświadczenia, to najważniejsze, żeby z młodym wyżłem od samego początku, czyli od tych już pierwszych miesięcy, robić takie rzeczy, bo które można powiedzieć wejdą mu w krew. Pies, jak pewnie wiecie, uczy się wszystkiego na zasadzie skojarzeń i pewna powtarzalność dla niego to jest najlepsza szkoła. No i nic nie zastąpi takich drobnych treningów, nawet w domu czy koło domu w trakcie spacerów. Wiele ludzi mnie pyta, a jakie to robisz, czy tam dajesz komuś psa układać. Jest to proste, ale wymaga pewnego takiego systematyzmu. Jeżeli człowiek się nauczy tego całego know-how, czyli jak to robić, to naprawdę można bardzo fajnie wyszkolić psa w trakcie takich codziennych prostych ćwiczeń, w trakcie spaceru czy koło domu. No wyżły, wiadomo, że przede wszystkim są to psy dużego pola, czyli muszą szybko pracować w dużym polu, szybko systematycznie okładać i wystawiać zwierzynę. No i najważniejsze, aportować. I dużo ludzi, teraz byłem u Tagartów na fajnym polowaniu i pan miał rewelacyjnego fołska, ale on był rewelacyjny w przynoszeniu patyków. I mówi, panie, no wstyd mi taki, chodź pan mi wyciąg, bo strzeliłem dubleta. Mówi, popatrz pan, no każdego patyka pies wyciąga. Ja mówię, szłana, no ale co pan robił, a jak go pan uczył? No panie, no rzucali mnie patyki, butelki. No i właśnie nauczyli tego młodego psa i pies wszystko zaaportuje, te patyki, butelki, każdy patyk wyciągnie. A ma taki, no, tużyca z zająca, czy futro z lisa, czy nawet pióro z kaczki. Nie jest dla psa, często jeszcze jak się młodemu psu przylepia gdzieś tam do podniebienia, to nie jest przyjemne. Dlatego z młodym psem, już naprawdę takim kilkutygodniowym, można się bawić, rzucać mu skrzydełka, żeby on się przyzwyczajał. Tużycę, skórkę, żeby on od małego, bawiąc się, bo wiadomo, później psy starsze już tak się niechętnie bawią, ale małe psy trzeba wykorzystać ten czas, kiedy one chcą się chętnie bawić i trzeba ich uczyć,
właśnie na naturalnym, tylko na tym. Ja nigdy nie uczę psów aportów żadnych, tylko na naturalnych aportach takich, na których będą kiedykolwiek później pracowały. I jak się pies nauczy od maleńkości, w trakcie tej zabawy, tego trzymania tego pióra, czy tużycy, to później nie ma problemu z aportem. Później po prostu polowanie mu już sprawia taką frajdę, że, no, że to się po prostu samo nakręca. No jeszcze jak pies podejmuje ptaki zbarczone, gdzie tam je goni, to no, wyzwala się w nim ta po prostu łowiecka pasja. I to wszystko no, później samo, że tak powiem, się nakręca. No, nie? Też jest jedna prawidłowość, o której wielu kolegów zapomina. No taki pies wymaga treningu. No, to nie jest tak, że raz się tam da na szkołę psa i odbiera się go i on tam będzie już działał, no nie? Teraz Marcin będzie pokazywał aport zająca, ale sztucznego zająca. Tu zaznaczamy, że zając jest sztuczny. Sztuczny, tak. Szkoda trochę, no, że nie. Że nieprawdziwy, ale to jest tylko i wyłącznie atrapa. To jest nawąchiwanie. Pies szuka. Marcin zawsze to robi z humorem. Ma olbrzymie doświadczenie, także warto go posłuchać, zobaczyć w terenie na żywo. To nasi goście mają jedyną okazję popatrzeć, jak Boni i Marcin współpracują. To jest tak zwany zając bieszczadzki, raz taki wielki jak na innych terenach. Pies się nie powinien otrzepywać, z tym, że teraz pies się otrzepuje w zimie, bo jest mu bardzo zimno, no nie? W lecie pies się nie, no, regulaminowo pies nie powinien się otrzepywać, powinien podejść, usiąść i oddać. Dobra. Część naszych gości, przyjaciół jest tutaj, część w hotelu, część spaceruje, część gdzieś pojechała w Wysokie Bieszczady i na tym to polega. Takie jest założenie zawsze naszych spotkań. Każdy robi co chce. Oczywiście jest program, ale my się sztywno ram nie trzymamy. Nikt niczego nie musi. Na zasadzie, jeżeli chce, to jestem, uczestniczę. Daszbur koleżankom i kolegom. Jest mi bardzo miło, że mogę uczestniczyć podczas dzisiejszego spotkania. Dziś reprezentuję Komisję Promocji Łowiectwa, Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Krośnie. Ale również zależało mi na tym, aby być tak prywatnie tutaj, jako myśliwy na tym spotkaniu. Ja nazywam się Justyna Wójcik-Leń i opowiem o tej promocji łowiectwa w naszym okręgu krośnieńskim. Inny rodzaj uszkodzenia. Róża jest normalna, oczniak jest normalny, bo to jest pierwsza odnoga
która zaraz po zrzuceniu... W tej chwili się rozpoczęły te mini warsztaty. Prowadzi nasz kolega Piotr Sebernik dla młodych adeptów. Norbert Szyga też jest młodym adeptem sygnalistyki. Usta muszą tu być trochę... Albo tak, palucha. Tak może nieskromnie powiem, uważam, że to jest chyba, jeżeli chodzi o medaliki, właśnie z wizerunkiem świętego Huberta, jedna z największych kolekcji w Polsce. Tutaj oczywiście wystawiłem tylko część. Wszystkich mam około 160, ponieważ one są trochę trudne do tego, aby je wyeksponować, to jeszcze posłużyłem się taką możliwością sfotografowania ich i wyeksponowania we większym wymiarze. Witamy serdecznie na naszej takiej ostatniej popołudniowej sesji, sesji spotkaniowej. Spotykamy się w zupełnie luźnej atmosferze, można usiąść jak zawsze i zapowiadany przed nami konkurs na najciekawsze opowiadanie łowieckie. Myślę, że będzie super konkurs, mamy chyba 10 uczestników, to jest i tak bardzo dużo. Ramy będą określone, Julek wszystko powie, są komisje, ale teraz zgodnie z zapowiedzią rozstrzygamy konkurs na najciekawsze parostki i oddaję głos komisji. Proszę bardzo, koledzy ogłoszą wyniki i nagrody wręczymy. Kto się przyznaje do tego trofeum? Gratulacje. Może kilka słów. Nagroda za pierwsze miejsce, żeby karabin dobrze strzelał, to musi mieć futera. Pierwsze miejsce, kolega Marek Dorożyński, tytuł opowiadania Kłusownicy na rzece. Również nie było żadnych wskazań do pingu. Marku, następnym razem, żebyś miał ryzyk, czym przywieźć. Dziękuję bardzo. Zaczynamy przygotowanie do pokazu kuchni myśliwskiej. Witek, parę słów, co będziemy za chwilę robić. Przygotujemy dzisiaj kiełbasę z jelenia i przygotujemy farsz do konserw. Farsz do konserw, które możemy sobie robić we własnym zakresie. My mamy tutaj troszeczkę taki sprzęt bardziej profesjonalny, niemniej jednak w domu swoim sumptem możemy to sobie zrobić. Może być problem z zamknięciem tych konserw, ale poprosimy niektórych kolegów, udostępnią nam tutaj właśnie tą zamykarkę do konserw i myślę, że to będzie. Na dzisiejszy wieczór przygotowaliśmy mięso z jelenia, mięso z dzika i wspomożemy się słoniną. Z tego względu, że konsystencja tych mięs jest na tyle chuda, że jednak odrobina tego tłuszczu będzie bardzo tutaj mile widziana w tej kiełbasie. Marcin, tak, będzie działał z gulaszem. Rozgrzewamy kocioł. Ważne jest tutaj właśnie, żeby odpowiednio formować tutaj, żeby nie było, prawda, no ta konsystencja później tej kiełbaski musi być taka zwięzła dosyć, żeby tak, o. Zobacz, jak podszedłem z kamerą, od razu zamilkli. A tak było fajnie. Już nasi goście się częstują, dania są wydawane. Smacznego. Proszę bardzo. Jakie to piękne jedzenie. Jedzenie piękne, ale trzymający talerz jaki piękny. Mięsko, kapustka. Wspaniale, smacznego. Ja uśmiechnięty. O, smacznego. Nasz przyjaciel Wiesiu Lizurej. Mam nadzieję, że smaczny będzie. Wszyscy chwalili, bo Wiesiu też z kolegami dzika przywiózł, faszerowanego mięskiem. Tak.
Także nie zapominać Bieszczady Bieszczadami, ale Śląsk się przyłożył. No tak. No. To, co Ola wleje, to jest do polewania tego mięsa tam. Tak, Ola po prostu wypił cały trunek do zamajenia mięsa. No. Jak jest wielki, słuchaj, a patrz jaki księżyc fajny. O. No nie, piękny, no. Piękny. Myślałam, że mamy dwa. Nie. Ale profanacja. nie podaruję. Tego nie wyleję. Marcin, robi się? Robi się, wszystko elegancko. Dobra. Słodka! Ty to musisz wyskrobać. To chyba była Śmietana wpadnie. To gęsta. Ale danie. Potem tu zapraszamy ludzi. Kto będzie chciał? Przepłukaj. Może, no szkoda. Dobra, przestań na mnie wrzeszczeć. Musisz się przestraszyć. Się zamknę w sobie. Ale pocieszające jest to, że każdemu to gada. Teraz będzie prześmietankowana. Eleganckie. Jest idealnie. Ale to musi kucharz wziąć w swoje ręce tę łyżkę do mieszania. Dużo napojów trzeba będzie spożywać w tym gulaszu. To teraz co? Pomidorek jest ostatni, bo wiecie o tym, że gdybyśmy dodali pomidorka wcześniej, nie ugotowałyby się ziemniaki. No, Tadeuszu, gulasz gotowy. Jasne, ale pięknie fyrlo. A jak wonio fajnie. Nie wiem, o czym ty mówisz. Jak to w Poznaniu gadają. Chcielibyśmy zaprosić na autorski gulasz naszego przyjaciela Marcina Boguli. Ja życzę smacznego i za chwileczkę panie z obsługi przyniosą nam miseczki, więc jeżeli ktoś ma ochotę, jak już będą miseczki, to zapraszam. Będzie się można częstować. Oczywiście jeleń cielak jest z tego sezonu, więc świeże, pyszne mięso. Zapraszam i życzę smacznego. Uważam te nasze trzecie bieszczadzkie spotkanie za zakończone. Zakończone oficjalnie. My jeszcze się nie rozjeżdżamy, rozjeżdżamy się dopiero jutro. Padło tu wiele słów podziękowań. Ja jeszcze raz, ponieważ Liwka nie było, na twoje ręce całej załodze dyrekcji hotelu Solina Resort & Spa w Mieczkowcach składam wielkie podziękowanie i szacunek za to, co dla nas zrobiliście, dla braci łowieckich. Mówię w tym sensie, że ty jesteś przedstawicielem, nie mówię do myśliwego, mówię do pracownika tego hotelu. I na twoje ręce składamy serdeczne podziękowania. Żegnamy się, do zobaczenia, może wiosną, może w marcu, ale na pewno w tej samej kompanii, w tej samej grupie ludzi, którzy zawsze coś robią, a myślę, że wiemy do nas dołączyć. Dziękuję serdecznie.